Dziś rano stan Odry w Głogowie wynosił 196 cm i spadał. To zbyt mało, żeby na przykład barki mogły bezpiecznie pływać. Problemy mają też większe jednostki. I barki mają problem z przepłynięciem i nawet nasza laguna, która cumuje u nas w porcie, wypuszcza się tylko na rejsy godzinne, ponieważ dwugodzinny rejs jest w stronę Widziszowa, a tam już jest za nisko. Jeszcze większe problemy są na dalszych odcinkach Odry. Na wysokości Bytomia Odrzańskiego czy w dole Odry jest problem. Ostatnio była ze śluzy spuszczana woda, bo w okolicach Bytomia Odrzańskiego utknęła barka. Kiedy stan Odry jest bardzo niski, można zobaczyć kilka ciekawostek, które na co dzień skrywa koryto rzeki. Takie wyłaniają się z wody w Zatoce Neptuna w Głogowie. Barki w Zatoce Neptuna, które zresztą widać za mną. Ogólnie tych barek, tych pozostałości barek jest 5. Pozostałości tych barek pochodzą prawdopodobnie z 1945 roku. Zostały zatopione w czasie oblężenia Festungslagau. Przed wojną Zatoka Neptuna była miejscem bardzo popularnym w Głogowie. Także potem przez jakiś czas obiekty były wykorzystywane. Od lat stoją puste i coraz bardziej zarastają. Przed wojną ten teren tętnił życiem. Była tutaj restauracja, był klub kajakowy, była zatoka, gdzie te kajaki, jak i łódki funkcjonowały i była tu też promenada nadodrzańska, którą głogowianie spacerowali w pogodzie, która do tego pozwalała. Także samo miejsce było bardzo atrakcyjne dla mieszkańców przedwojennego Głogowa. Na razie nic nie wskazuje na to, by pozostałości barek zostały wydobyte z Odry. Kiedy więc stan rzeki będzie bardzo niski, nadal będą się z niej wyłaniać, przypominając o przeszłości tego miejsca.